Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Troje uczniów rozmawiało o wnioskach z doświadczenia, w którym zanurzali ten sam przedmiot w cieczach o różnej gęstości. W każdej z tych cieczy przedmiot pływał, ale był w różnych stopniu zanurzony. Nasunęło to dyskutującym różne wnioski co do siły wyporu działającej na statek, który wpływa z rzeki, słodkiej wody, na morze, gdzie woda ma większą gęstość. Oto wypowiedzi poszczególnych uczniów. Dorota. Woda słona w morzu ma większą gęstość niż woda słodka w rzece, więc na otwartym morzu na statek działa większa siła wyporu niż w sytuacji, gdy pływa on po rzece. Krystian. Ale przecież, jeżeli statek pływa, to siła wyporu równoważy się z jego ciężarem. Nieważne, czy statek płynie w wodzie słonej czy słodkiej, siły wyporu będą takie same. Marta. Krystian, ty chyba nie masz racji. Wiadomo przecież, że w słonej wodzie statek będzie mniej zanurzony niż w słodkiej, czyli będzie wypierał mniej wody, a więc siła wyporu, która na niego działa, będzie mniejsza na morzu niż na rzece. Co ty sądzisz na ten temat zmiany siły wyporu i zanurzenia statku? Kto miał rację, a kto się mylił? No to najpierw sobie pogadamy. Będzie tutaj różnica w zanurzeniu, która wynika nam z różnicy w gęstości wody słodkiej i słonej. Zresztą mamy to podane na samym początku. Gęstość wody słodkiej jest mniejsza, więc musi być większe zanurzenie, aby zrównoważyć ciężar statku niż w przypadku wody słonej. Więc tutaj rację ma Krystian, ponieważ mówi nam tu, że siły wyporu będą w każdym przypadku równoważyć ciężar statku. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. O różnicę tego, że statek raz będzie bardziej, a w przypadku wody słonej będzie mniej zanurzony. Ale siły wyporu będą nam się tutaj równoważyć. I to jest zgodne z prawem Archimedesa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.